Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Sebastian. A was, moi drodzy, zapraszam do kolejnego odcinka z gry Denizen. Kurczę, teraz widzę, że trochę wtopiłem, bo samochód zostawiłem na parkingu. Dobra, biegnę pieszo. Moi drodzy, kusicie mnie do złego, ale z racji, że jestem na... Inaczej, może nie na... Jestem bardzo podatny na wszystko w sumie. To też to zrobimy. Biegnę na szybciocho, a póki mam save'a zrobionego, a jeszcze nic z niego nie robiłem, do... tego baru, nie? W naszym mieście, gdzie mieszkaliśmy na dzień dobry, bo tam też jest możliwość zagrania w oczko. Zobaczmy, ile możemy maksymalnie postawić i czy możemy coś z tego dla siebie wyciągnąć. Także widzimy się na miejscu. A ja, czy ja w ogóle dobrze biegnę? Pewnie, że nie, bo tu mam biec. Także widzimy się na miejscu. No, muszę powiedzieć, kolega ma ładne felgi w tym Audiku, nie? To bajdynka, nie? Tak to wygląda przynajmniej. Kurczę, mam podobnie z felgami, też takie cienkie, jeszcze przy sportowym zawieszeniu każdą dziurę czuć, nie? Ładnie wygląda, ale... Ale czuć wszystko w samochodzie, jeszcze szczególnie niemieckie samochody, wiadomo, sztywne zawieszenie, twarde w sumie. Dobra, ale miesza z tym, idziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć słońce. Słoneczko, ty moje piękne, ulubione. Blackjack? Aha. Blackjack. Dajesz. Zakład. Ile mogę najwięcej postawić? Tylko 25? Co za chamstwo. Rozdaję. Świetnie. Jeszcze. Pięknie. Przegrałem. Na razie. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Pięknie. Przegrane. Jeszcze raz. Pięknie. I co? Wygrałem 25. No, zarąbiście. Nie można więcej postawić, szkoda. Zobaczymy jeszcze, jak sytuacja by w kasynie. Ale to za chwilę, bo zobaczę, które mamy godzinę, nie? Także chcąc, nie chcąc, za chwilę zarobimy na zakup samochodu. Cześć, gościu. Cześć. Czy on cię nagabuje, czy coś? Jakby coś, no wiesz. Ty nie patrz. Biegnij prawym okiem. Kurczę, mignęła obiema, nie? To nie, to na razie. A ty słuchaj. Czemu nie mogę postawić więcej, co? Ja bym postawił od razu 25 tysięcy. Tak, stać mi na takie rzeczy. 25 tysięcy bym postawił. Dosłownie, a nie 25. Co to jest 25? 25 to nawet na waciki mi nie wystarcza. Pani by pewnie wolała, jak stawiam więcej, nie? Dobra, koniec tego zbereźnictwa. Lecimy po nowy samochód. Specjalnie zostawiłem nasz podstawowy wóz na magazynie, plus stoi tam pick-up, stoi tam busik. Teraz kupujemy za chwilę używanego większego transportera, a i też tam stoi nasz samochód osobowy, nie? Cześć, takiego kupimy innym razem, tego też, w sumie każdego kupimy innym razem. Dobra, ale jest chwila czasu, to ja biegnę na zakupy, wiadomo jakie. Nie? Dawno nie byliśmy w sumie. Czy ja to pamiętam jeszcze, jak to się robiło? Chyba pierwszy raz mi to wyszło. Dobra. Akurat tego nie potrzebuję, ale to sobie można sprzedać chyba. O! No i pięknie. Jak za darmo, to świetnie. Całe jeden, nie? Szaleństwo. Ja mogę z tym stołem zrobić? Nic. Chamstwo. Mam pomysł. Tu tak macie łyso, nie? Proszę bardzo. Musi używać domu. No co za pech. Co za mędy. A tu nie mogę tego postawić? Też nie mogę, nie? Powierzyć to. Właśnie. Niech sobie ktoś zabierze, jak to będzie potrzebować. Bo inaczej jeszcze. Tu. Może szybciej zniknie, nie? Tu. Proszę bardzo. Jest wasze. Kto pierwszy, ten lepszy. No i ciekawe, czy zniknie, nie? Na razie leży. Akurat to położyłem takie miejsce, że żaden samochód nie jedzie. No. Trzeba mieć szczęście. To tylko u mnie takie rzeczy.
Dobra, proszę pani, jest temat. Temat dość oczywisty. A ty weź się do roboty, nie? Ty cały czas tu stoisz. Nakabujesz tę kobietę, już pewnie macie dawno dość. Uśmiecha się tylko dlatego, bo ja tu stoję. Nie wypychaj tej klachy tak w przodu, pewnie i tak masz tu implanty, nie? Bo nie wygląda, byś trenował. Klata ci tylko wystaje. Dobra, pani, jest sprawa. Rezerwuję tego dziada, nie? Ile tyczysz maksymalnie? 160 koników, 2,7 tony, oszczędności paliwa brak, 5-obiegowa skrzynia, 120. Czyli jeden plus, że więcej załadujemy, ale minus, dłużej pojedziemy. Dobrze, dobrze. Także moi drodzy, ja tu sobie usiądę w poczekalni. Macie tu jakąś aplikację albo coś, bo ja bym skorzystał chętnie. Świetnie. No właśnie. Po prostu mi się zachciało, nie? Umyj rączki. Ciekawe, czy jak naprawię kiedyś te błędy. Świetnie, czegoś w koszu nie macie ciekawego. Hasio, masz szkietnik? Nie ma nic ciekawego, nie? O! Co się pani tak patrzy? Czysty jestem. Chyba. Nie jestem pryskany nigdzie, nie? Niech pani zobaczy mój tyłek. Sucho? Sucho, nie? No i bardzo ładnie. Mogę kawy? Nie mogę kawy, ale można użyć ciebie w razie potrzeby. Dobrze. Regularna Bolt. Strong wiadomo, ale Bolt. Bolt to mi się kojarzy z czcionką pogrubioną, nie? Regular Bolt. Ciekawe. O, to ktoś tu kawę pił, nie? Dobra, jeszcze pół godzinki czasu. Jak my w ogóle stoimy tutaj? 10 200, czyli poziom cały czas podobny. Spoko. Drugi. 15 400, też podobny poziom, no delikatnie mniej. Tutaj będzie dużo mniej, moi drodzy, bo nie widziałem, że mi się kampania zakończyła, a zawsze pierwszy dzień kampanii nie jest tak mocno efektywny, jak pozostałe 2 dni, przynajmniej tak na tą chwilę widziałem. Nie wiem, czy to jest prawda, ale zresztą mniejsza z tym. Dobra, jeszcze 15 minut, poczekam chwilę. Przyjrzę temu bydlakowi, bo kiedyś w końcu go kupię, nie? I może w tym kolorze nawet. Czemu nie? Żeby się przydał taki pasek czerwony, nie? Taki chodzący jak Knight Rider. Kojarzycie taki stary serial? Samochód mówiący, znaczy mówiący. Samochód, który rozmawiał z kierowcą, wiedział co robi. To był pierwszy elektryk chyba na świecie. Pierwszy spalinowy elektryk, o, tak go nazwiemy. No, 100 tysięcy na koncie, bardzo ładnie. Dzień dobry, panie wie po co przyszedłem. No właśnie. Ja chcę, nie wiem, może biały, a może jednak inny biały. Ten biały. No i dziękuję. Do widzenia. Od razu go przemalujemy, nie? Mam taką nadzieję przynajmniej, że się da go przemalować. No i pięknie, wpadłem tutaj, stąd nie wyjdę, nie? Skacz, gościu. No właśnie. Na Steamie w jednym z wątków, poradników w sumie, jeden chłop napisał poradnik, jak skakać w tej grze. Poradnik zawierał tylko dwa wyrazy, czy tam trzy. Na polski nie potrafi. Coś pięknego. Dobra, my. Dobra, jedziemy w tym kierunku, nie? Kurczę, jakie to jest wielkie. No czekać, to zniknie kiedyś, nie? Powinno. Ależ to jest wielkie, no ja cię smolę. Mam nadzieję, że twórcy dodają kiedyś możliwość oddalenia kamery albo zmiany kamery, żeby troszkę się oddalić, bo no zobaczcie, no to zajmuje cały pół ekranu, nie? Dobrze, jedzie prawie setka, to nie ma tak źle. O. Ale tych hamulców to ty kolego nie masz, nie? Nie można go malować? No to za chamstwo. Jakie chamstwo? Ja takim białym bydlakiem będę jeździł cały czas. Nawet na lakiernik nie stać. No nie. No nic, tak trzeba, to trzeba, nie? W drodze powrotnej zerkniemy z ciekawości w kasynie, czy tam są jakieś limity, jeżeli chodzi o stawianie czegokolwiek.
Ale czekajcie, zanim tam pojedziemy w ogóle, ja bym musiał się zorientować, co ile potrzebujemy, nie? Na przykład tutaj. No, wszystkiego potrzebujemy. Czego tam było brakowało? Bo już nie pamiętam. Stój. Ej, kolego. Bez takich jaj mi tu. Inteligentnego zegarka, dobra. Inteligentny zegarek, jesteś tu. Dobra, to jeden sklep będzie z głowy. Teraz tak, dwójka. W sumie to za dużo nie musimy kupować. Do dwójki bym kupił wszystkiego po 3 sztuki. Powinno być ok, nie? Da się tak? Da się tak. Świetnie. A do jedynki przy okazji, za jedną drogą? Też wszystkiego po 3 sztuki powinno być w porządku. Przynajmniej na razie. Ale nam pieniędzy ubywa, nie? Było, jak to mówią, było i nie ma. No to jedziemy. Objazd po wszystkich trzech sklepach, nie? Zobaczymy, ile to coś się rozpędzi na tej prostej. Przed tym, nie? Przed stacją paliw. Także gościu, but, podłogę i śmigaj, nie? Setka jest, no to nie ma tak źle. Nie mówcie, że on pojedzie więcej niż podaje producent, nie? A jednak nie, patrzcie, 120 to jest tak typowe maksimum. Więcej nie pojedzie i koniec. No dobra. Nie ma w sumie tak źle. 120 jest spoko. Ręczny też działa, czyli dobry zakup. Pierwszy raz oczywiście jedziemy, moi drodzy, w całości, no żebyśmy zobaczyli, jak tym czymś się w ogóle porusza. A co kolejny raz? No kolejny raz chyba będziemy powoli zbierali na kolejny dom i nowy samochód, nie? No bo jak zmiana domu, to i przy okazji samochodu, jakżeby inaczej, nie? Jest takim starym gruchotem. Malowanym już 3 razy, nie przyjedziemy do nowego domu. A jeszcze do tego kasyna wejdziemy po drodze właśnie. Dobra, tylko pamiętaj, Sebastian, że pierw masz podjechać do sklepu numer 3, nie 2. No i znowu stoję w tej pozie, tu fajnie tego białego widać, nie? Jak stoi w pozie ten tu, nie? Kipos. W taki sposób sobie twórcy optymalizację wymyślili, nie? Dobrze. No i w sumie powoli czekamy na kolejne update'y, co nam ciekawego twórcy dodają. Co nowego się pojawi, nie? Bo na razie jesteśmy na etapie zarabiania i kupowania nowych elementów. Jeszcze musielibyśmy z tym... Ej, przepraszam, bo na te rybki kiedyś pójść. Cyk, cyk, cyk. I to powinno być wszystko. Trójka. No jest ładnie po 60. To wam na jutro wystarczy. A od kolejnego dnia już polecimy na sprzedaż hurtową. Czyli zrzucimy cenę na 100. I już będzie, zarobek będzie większy, ale też przywóz będzie większy, bo więcej towaru będzie schodziło, nie? Tak też mi podpowiadacie, by tak robić i tak też, moi drodzy, zrobimy. Ustaw się ładnie. Cyk. Do budzika, bo to jest kolejny zestaw, który pójdzie do sklepu numer 1. Cyk, 2. Po 50 i jest ładnie. Na razie wam wystarczy.
Jest trzecia w nocy. No spokojnie, tym bardziej, że sklep jeden, pierwszy, on tam jeszcze ma towar. Także nie ma tak źle. Aha, tylko miałem sprawdzić. Dobra, jest, są wszędzie kampanie. Dobra, jest świetnie. Cyk. Inkognito, kolego. Albo i nie. To jest kasyno? To jest kasyno. Świetnie. Od razu sobie podjedziemy, żeby tę masę pieniędzy wyciągać, nie? Także od razu mi tu ładujcie wszystkie worki z pieniędzmi do samochodu. Też nie będziemy tego z tym biegali, nie? Cyk. No i zobaczmy, tak z ciekawości, jeżeli chodzi o automaty, tu jest limit 3. Słabo, nie? Tutaj nic, tutaj nic, tutaj nic ukrytego raczej nie macie, nie? Casino Hotel, a tu też jest wyjście, no dobra. A dzień dobry pani, dzień dobry. A myśmy od tyłu wyszli, tak? Tu jest zamknięte. Schody. Zamknięte. No windy. Nie mogę nią pojeździć, a szkoda. Dobra, idziemy na pięterko. Zobaczymy, co tutaj można pokombinować. Czy też takie limity macie jak u tamtej pani? Cześć. Za ile możemy zagrać? Zakład. Tu jest maksymalnie 100. No, szaleństwo, nie? Dajesz. Nie, to nacisłem. Kurczę, przepraszam, mylą mi się te przyciski, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz, o tym będę. Na razie, 200 plecy, jeszcze raz. No, dziękuję. No, przynajmniej jedna stówka się zwróciła, nie? Ale szkoda, więcej nie można postawić. Poker, poker jeszcze nie działa. Zobaczymy, ta inne, nie? Jak to sytuacja wygląda. Cześć. Pierwsze miejsce 2 na 3 do 1. Dobra. Wyścigi konne. No dobra, skończysz, bo nic zrobić nie mogę. No. Brawo. Brawo. Maksymalny zakład? 250. No to tutaj moi drodzy nie zarobimy, nie? No zrobimy tak, na dwie postawimy 500 i trudno, jeśli któraś wygra, to kradną się 250 zwróci, nie? A jeśli nie, to trudno. No i jak was ruszyć? Gdzie jest przycisk do ruszenia? Go, go. Go, go. No nie, bez sensu, nie? Gdzie tu jest start? Wtedy nam się udało, nie? Nie ma tu jakiegoś podkręcenia tej sytuacji? Co się dzieje? Aha, tu jest czas, zapomniałem o tym. No tu jest czas, to jest czasowe. Dobra, ja szukam przycisku. No to czekamy. Kim ty jesteś? Chyba się zmęczył, nie? Tak mu dobrze szło. Trzecie okrążenie. Czyli mieliśmy drugie miejsce. No dobra, no. Straciliśmy na 125, tak? Spoko. A u ciebie też podobnie? Nie można więcej? Dajesz raz. O tym będę. Dobra. No i wygrałem. Dziękuję. Na razie. Winda? Nie działa, nie? Dobra, jedziemy do pierwszego sklepu. Okazuje się, że na kasynach nie zarobimy. Tak jakbyśmy tego chcieli, nie? Cześć. Słuchaj. A, nie chce mi się. Widź mi się kto, dlatego. Jedziemy do pierwszego sklepu. Zrzucimy towar. W nocy znowu przejdziemy z tym towarem masę razy i sobie zobaczymy, co ile kosztuje na przyszłość. Tak, żeby już mieć jakiś cel w głowie.
Ale żeby was tym teraz nie zanudzać, widzimy się pod pierwszym sklepem. Kolejny dom, jaki będziemy kupowali, to właśnie będzie tutaj następny, nie? Tam, jak widzieliście, mieliśmy naszą wystawkę wszystkich samochodów ciężarowych, jakie do tej pory kupiliśmy. Miodzio. Ten będzie następny, przynajmniej w końcu będzie garaż, bo... A, właśnie, a propos. Miałeś skręcić. No. No i tu zaparkuj. To nie moje jakby coś, ktoś tu był widocznie. Nie mogę tego posprzątać jakoś. No wstyd, nie? Dobra, te lampy są zabójcze. Włącz to światło. Dobra, napij się kolego. A jeść będziemy jutro. Idźcie wyspać trochę. Może być. Dobra, zróbmy sobie... A, już nie masz tego. Musimy znaleźć zakupy jechać w takim razie. Dobra, zjemy w takim razie dwa razy ciebie. Cyk, cyk. Bo z wodą to nie kłopot. Włącz światło, bo to trochę razi po oczach. Dobra, jesteśmy czyści, piękni i uroczy, to zaprosimy sobie koleżanki. Co będzie, jak ja będę stał w łazience? Przyjdzie tu? O, tu będę stał. Tu, tu. Otwórz, tu, tu. Ciekawe, czy przyjdzie, nie? Chodź, Amara. Świetnie. Czekam na ciebie. Chyba się zgubiła, no. Czemu do sypialni nie przyjdziesz, co? Tu będziesz stała? Takim... W kuchni? Do kuchni cię ciągnie, no nie żartuj, nie? Cześć, cześć, ja też tak sądzę. Przeklikamy cię i dzwonimy po kolejną koleżankę. Bo wiesz, Amory, ja dzisiaj mam trochę do zrobienia, także... Ładne paznokcie, muszę powiedzieć. No, a teraz już idź. Narka, papa. Papa, papa. Chodź, Jade. Mamy do porozmawiania. Chodź. Tu, chodź tu. 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 No. Ale patrz, jaka zestresowana, jak się kolana trzęsą. Nie bój się, ja nic ci nie zrobię. Śniłeś o tobie, no przecież. Gdy w łazience byłem. Przeklikajmy to. Może w kolejnym domie, bo ten jest za mały, nie? Spróbujemy z nimi zamieszkać. Pokażcie, jak sytuacja. No, powoli dobijamy do tej górnej granicy, nie? Ciekawe, czy się pasek zmieni. Nie chcę wiedzieć, dowiemy się w swoim czasie. Cześć, idź już do domu. Pa. Idź, bo ja mam parę rzeczy do zrobienia. Pa, pa. Ja będę patrzył, jak wychodzisz. Otóż to. Pa. Dobra. Idziemy. No, ładny dzionek, taki akurat na ryby. Znaczy napada, nie? Dobra, zobaczmy, jak sytuacja. No, ładnie. Coś się powoli dzieje znowu, także spoko. Jeżeli chodzi o... Nie to, Sebastian. Jeżeli chodzi o zakup nowej nieruchomości. 128 tysięcy. No kogoś tu podrzało. Ale zobaczcie, tu jest coś tańszego. Jakiś barak, kupimy go za niedługo, co? Tak z ciekawości. Nie widziałem, że jest tańsza opcja. Może miałby 200, po 142, jeśli ktoś nie zauważył, nie? Pokaż, jedna wanna, jedno łóżko. Znaczy, to jest... No się fajnie zepsuła pogoda, nie? Znaczy, ja tylko, moi drodzy, go kupię, wyremontuję
i poleci na wynajem, nie? Bo raczej tam nie będę chciał mieszkać. Nie ten dom mnie interesuje. No. Otóż to. A teraz jedźmy, mamy trochę czasu. Na rybki jakieś. Bo tak. Tu jest jezioro, nie? Tu jest rzeka, do której tak nie wejdziemy. Proper. A szkoda, że tam nie można. Szkoda, że nie można. Nie, tu jest blisko jeziora, jakby nie patrzę, bo znaczy, że tu pojedziemy. No właśnie. No, już zaraz będzie jezioro. Dobra, próbuj wyjechać stąd, bo no to nie był dobry plan, to nie jest no runner, nie? Pamiętaj o tym. No, dziękuję. O, jakaś większa ryba chyba. Się rzuca masakrycznie. No i faktycznie 165 za takiego ładnego łososia. Imponujący. No i mamy drugą gwiazdkę wędkowania. No i brawo. I teraz pytanie, ile to było ryb? 10 mniej więcej? Może być. No, dajesz. Mamy cię, bas wielkogębowy. No to jeszcze jedną rybkę może ogarniemy dzisiaj. O, może być. Idziemy od razu sprzedać, bo zajmują tylko miejsce w ekipunku. Wiem, że można je wypuszczać, no ale nie po tej łapie, żeby je wypuszczać, nie? Mapa. Chyba dobrze jedziemy, ale mnie ciekawi teraz ten wyjazd. Co tutaj jest? Bijamy do góry. Ktoś tu w środku lasu sobie zrobił asfaltową drogę. No. No i to mi się podoba, ja tu chcę zamieszkać. Zamknięte. Czyli tutaj najprawdopodobniej będzie jakaś misja w przyszłości, bo widzicie, jest znak zapytania. To jest placeholder, czyli przygotowanie na przyszłość coś, nie? Tak mniej więcej. Wiatraki. Aha, tam jest ta fabryka, czy ten terminal przeładowczy prawdopodobnie. Dobra, jedziemy. Jedziemy do gdzie? Rybki oddać. Znaczy oddać. Nie ma oddawania, sprzedać. Dobra, jasno jest. Koda żarówek. Aha, my jesteśmy dopiero koło naszego domu. No dobra. Siema.
Zaraz tu wrócimy, a czy tu? Tam wrócimy, zabierzemy ciężarówkę i od razu pojedziemy do pierwszego sklepu, już towar zawieźć i już się przygotowujemy na handel hurtowy, nie? Czyli zmienimy cenę na setkę i niech się dzieje, co się ma dziać. Dzień dobry. Niech się pan nie przejmuje, że tak jeżdżę, on idzie na handel za niedługo, także spoko. Sprzedać. Tak, kup. Cyk. Szkoda, że nie można dwukrotnie kliknąć, nie by sprzedać coś. Cyk. Cyk. Ciebie też, bo my tego mamy dużo. A, nie mogę. No to kici w oko. Nie masz czegoś ciekawego na zapleczu? Nic. Nie mogę ci coś za... Nie mogę. Szkoda. I szkoda to, co powiedziałem ostatnio, że nie można własnej muzyki włączyć w samochodzie, nie? Byłoby spoko. Rzuciłoby się więcej utworów bez prawa autorskich i mielibyśmy co posłuchać po drodze. Dobra, ja muszę zobaczyć, co możemy. Co znaczy, co możemy? Co potrzeba... O, to wszystko zeszło. Szaleństwo. Czy prawie wszystko, nie? Ładnie, tu jest spoko. Tu kupię wszystkiego do 50, powiedzmy. Czyli wszystko po jeden. Tak. Kurczę, bardziej pokomplikowane. Tylko oczywiście nie tym pojazdem, nie? Sprawa chyba oczywista. Dobra. Nawet nie muszę tobą, to tobą ogarnę. Na razie. Kupię wszystkiego po 3. Co zejdzie, to zejdzie, nie? Tam jedynie ciebie kupię 2 i... Gra gitara też tak nie powinna wystarczyć na opłaty. Jeden sklep przynajmniej będzie z głowy, nie? A tak załadujemy wszystko na tamtego bezleka i od razu pojedziemy. Choć bardzo możliwe, że jak zaczniemy sprzedawać hurtowo, to i tak tym pietlakiem będziemy potrzebowali 2 razy jeździć. Ale lepiej to 2 niż 4, nie? Czy nawet 6. No, ten przynajmniej się mieści. Nawet nie trzeba go popieścić, żeby się zmieścił. No i brawo ty. Dobra. Przypomniała mi się jedna rzecz. Przypomniało mi się, no. Stęskniłem się, o to mi chodzi. Zmieścisz się? Nie zmieścisz się. Może tylko ząbki przepłukam. Słuchaj, chciałbym cię przeprosić za moje poprzednie zachowanie. Wiesz, to zachowanie, nie? To zachowanie. Ale gdybyś chciała, to niedługo będę miał kolejne mieszkanie, bo... Cię krzywo patrzy. Bo już jedno wynajmuję. Niedługo będę drugie wynajmował. Potem trzecie. Czwarty samochód. Także zastanów się. Zastanów się, czy chcesz być z tym frajerem, który potrzebuje ludzi do pracy, czy ze mną, który będzie miał za niedługo wszystko. Pomyśl o tym. Tak, tak, patrz za mną, patrz. Pa, pa. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie, że wszystko, co tu widzicie, słyszycie, jest w krzywym zwierciadle. To wszystko są żarty. Idziemy odstawić ten wózek. Nadal tu stoi. Podejrzewam, że dopiero po restarcie gry prawdopodobnie to zniknie. A jak nie, to wyrzucimy gdzieś do lasa, nie? Bo komuś pod... Już wiem komu, podrzucimy sąsiadowi. O. Tak to się robi. Dobra, jedziemy, podmieniamy. Akurat są 2 godziny czasu, także luz. W sumie to mogę coś zjeść po drodze, nie? Ale to możemy ogarnąć na stacji paliw, jakby była potrzeba.
Ale chyba nawet mam jedzenie przy sobie przecież. O czym ja znowu myślę, nie? Mamy jedzenia przy sobie od groma przecież. Zjedz. No właśnie, chociaż ciebie. No, tak mamy dużo, nie? Potem zobaczymy, jak to działa, tak z ciekawości, gdy nam kubka trochę zejdzie. A teraz zobaczmy, jak to sytuacja, jeżeli chodzi o pierwszy sklep. Tak. Idziemy hurtowo. Choć już teraz było spoko, nie? Zobaczcie sobie. Kurczę, to nie ma sensu tu iść hurtowo. Ale zobaczymy, czy ta linia nam wzrośnie, nie? Przy takich cenach. Czy będzie więcej klientów, czy nie? 1% rabatu na budzik możemy dać. Albo na projektor, o. Świetnie, macie 2% rabatu. Proszę bardzo, bawcie się. Co z wami, to zobaczymy, jak zakupimy co nieco, bo tu by tego musiało być sporo więcej, podejrzewam, bo tu po 60 i prawie poschodziło, nie? 350 klientów, na 5 towarów, to by musiało być po 80, żeby mieć zapas, tak? Pira z oko. Dobra, no to poczekajmy chwilę i widzimy się za moment. No i powoli zbliżamy się do północy. Zobaczcie, jak ładnie chmury zmieniają swój kształt, jak się zmieniają, jak zanikają i tak dalej. Prawie jak wolumetryczne, nie? No i cyk, 60 tysięcy na koncie, miło, bardzo mi bardzo. Także ładujemy, ile się da, jeżeli chodzi. No ale... No właśnie. Ciebie, po 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Nawet jak się pomylę, to nie będziemy z tego powodu płakać. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Szkoda, że nie widzę jakiegoś spisu, ile mam na samochodzie, nie? Raz, 2, 3, 4. Świetnie. Od razu. Do kolejnego sklepu, tam nie wiem ile, na razie kupuję na oślep, ile wejdzie, tyle wejdzie. Wydam wszystko, nie? Dosłownie wszystko. I był sobie zarobek. Szkoda, też nie pokazuje gra. O właśnie, już jest wszystko pełno. Dobra, jedziemy, widzimy się, moi drodzy, pod magazynem. Brakuje takich dodatkowych informacji właśnie jeszcze, ile już mamy załadowane, ile mamy czego kupionego, by troszkę ułatwiło też taki life improvement, nie? Troszkę życie by ułatwiło. Dobrze, widzimy się, moi drodzy, pod sklepem numer 3. Jesteśmy prawie na miejscu, ale muszę coś skomentować. No zobaczcie sobie rejestrację tego pojazdu, nie? No, ja bym sobie tego lepiej nie wymyślił. PGR, nie? Coś pięknego. Szkoda, że jeszcze nie ma jakiegoś 666 albo coś, to w ogóle, bo byłem miazga. Dobra, no ale teraz zwróćmy ten towar i zobaczymy, jak sytuacja wyjdzie, czy będziemy musieli tu podjechać jeszcze raz, czy nie. Kolego, poczekaj chwilę, bo muszę wyładować towar. Uszanuj moją pracę. Cyk. Do budzika, nie? Tak, budzik zostaje. Jedziemy do kolejnego sklepu. Możliwe, że tu jeszcze raz przyjedziemy tak i tak. Albo to olejemy, zobaczymy. Bo mamy w sumie fajną kasę na ewentualnie samochód. Ale nie kupimy samochodu. Chcę kupić nam to mieszkanie do wynajmu. A w ogóle musimy kupić coś jeszcze do naszego wnętrza, do naszego mieszkania, bo mi brakuje 3 punktów, żeby setkę uzyskać. A chciałbym to mieć już przygotowane. Cyk. Dobrze, zanim pojedziemy dalej, muszę iść ręce umyć. Bo coś nie halo. Nie, to nie. Tu jest ubikacja. No właśnie. Dlaczego ja w swoim sklepie nie mam suszarki, nie? No i dziękuję. Jak to sytuacja wygląda? No i półki pełne. Popatrzcie, jak to ładnie wygląda, nie? No i tak to my lubimy. Tak to my lubimy. Chociaż te zegary
Podobnie pokazują. Źle, bo źle, ale podobnie pokazują. Świetnie. Dobra. Aha, jeszcze do sklepu tu podejdę na szybko. Kupić jaką jedną część, bo zobaczcie sobie, jeżeli chodzi o nasze nieruchomości. Junkie Road. O, przepraszam. Aktywa, a nie nieruchomości. Mamy 97. No właśnie. Świetnie, nie? A tu jest cały czas 100. No i bardzo ładnie. Dokupimy jakąś jedną lampę, czy cokolwiek. Powinno być ok. Dzień dobry. Ja tylko u pani kupuję. Pytanie, co ja bym chciał kupić, nie? A może szafkę pod telewizor? Taką wielką szafkę pod telewizor? Taka wielka, bo tam się nie zmieści. Kupimy jeszcze jedną taką i kupię jedną lampę. Gdzie one były? Tu. No nawet dwie. No i bardzo ładnie. Stać na sumie. Ciekawe, czy też w przyszłości jakieś nowe ubrania będą czy cokolwiek. Czy będziemy w stanie uzyskać więcej niż te 80 punktów. Pewnie czapka by nam trochę dodała, ale ja w czapce nie bardzo chcę biegać. Ciepło jest, nie? Po co te włosy jeszcze męczyć? Aha, miałem w ogóle sprawdzić, jak tu sytuacja jest z... No właśnie, teraz tak. Jedynka jest sytuacja znana. W dwójce jest ładnie. No, bardzo ładnie, także idziemy na hurtowe sprzedaż. Świetnie. Cyk, działacie. Kampania musi być. Tu też brakuje kampanii. I w trójce... Zostawimy tak, jak jest. Już mi się tu nie będzie chciało jechać jeszcze raz. Ale i tak jest 80 plus, nie? Dobra, dobra, dobra. No to ładnie, to ładnie. Zobaczymy, jaki zarobek będziemy mieli. A teraz to, moi drodzy, widzimy się, jak będę w domu. Zobaczymy jeszcze ustawienie tych lamp. Szafki pod telewizor i tak dalej. Da nam 100 punktów prestiżu. No raczej na bank, bo by pewnie wyszło 110 punktów i więcej. Ale nieistotne. Widzimy się na miejscu. Jak to mówią? Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, nie? Także, aha. Ciekawe, gdzie ja tą szafkę postawię, nie? Pięknie, Sebastian. A w ogóle ja tego nie kupiłem. Szafki nie kupiłem, a dwie lampy? A może to wystarczy, nie? Może te lampy wystarczą. Cyk. A drugą damy tu. Cyk. A wy się będziecie, moje piękne, cudowne świeciło na zielono. Otóż to. Mocno zielono. Cyk. Powiedziałem mocno zielono. To w ogóle jakieś śmieszne akcje, nie? Dyskotekowe. Nie no, ja chcę stały kolor. Dziękuję. Zielono, nie wiem. A nie, ty tu nie możesz stać. Aha, ty tu nie możesz stać, bo to jest telewizor. No właśnie, to będziesz stał tu. Albo jeszcze inaczej. Jeszcze inaczej. Tu. Tylko nie widzę teraz, gdzie jest środek. Tu jest lampa z tej strony. Dobra. Tu. No i brawo, ty. Bierz kolor, to będzie żółto. Cyk. Cyk. Może nie bardzo tak pomarańczowo. O. No i już nie musimy tu światełkami się bawić, nie? Świeci na zawsze. Ma nie mieszkanie jak ta lala. No kto by go nie chciał, nie? Pewnie ja bym ogłupiał. Jak to wygląda, jeśli chodzi o punktację aktywa. No i prawo. Także, moi drodzy, jest 6 rano, nie? Czyli czas na odwiedziny. No, Jade cukiernik pewnie doceni kolory, nie? Czekaj, tu jest? O! No, od razu lepiej. Cześć. Miło cię też widzieć, także przeklikajmy to. Bo w kolejnym domu nie, znaczy nie tamtym, tylko tym lepszym, postaramy się z kimś
zamieszkać, nie? Cześć, miło Cię widzieć ponownie. A teraz już idź, poczekam na drugą panią. Narka. Oj, przepraszam. O, popatrzcie to. Zmieniliśmy status. Amara, chodź. Czyli może spotkania w terenie w końcu będą miały jakiś większy sens, nie? Chodź tu bliżej, bo te... Dziwnie ci... No właśnie. Ja tu może światło włączę, nie? Bo te włosy ci dziwnie kolor obrały. Jak gdyby się tak trochę obróciła w tym kierunku. Albo nie, nie obraca się, tak jest dobrze. Cześć. No jaka skromna, patrzcie jak się ładnie kręci. No piękna ty. Dobra, idź już do domu, idź, bo idę, muszę się wyspać. Narka, pa, cześć. No cześć. U ciebie też, czy nie? Tak, no i zobaczcie sobie, obie dziewczyny mamy w statusie serduszka, nie? Także może teraz ten status pozwoli nam jakieś spotkania w terenie, ale to sobie już zobaczymy w kolejnym odcinku, bo na tą chwilę ja idę spać, a później będziemy kombinować dalej. Także dziękuję Wam serdecznie za trwanie do końca. Jeśli się spodobało, skorzystajcie jeszcze raz za. Zasubskrybuj, za lajkuj, zapisz komentarz i zawitaj ponownie. Trzymajcie się zdrowo. Do następnego. Hej!